Witam, kochani, witam bardzo serdecznie do kolejnego tygodnia od 20 do 26 czerwca 2021. I co jest dla nas? No, ja postawię jedno i drugie, żebyście na coś w ogóle patrzyli. Ale co jest ciekawe w tym tygodniu, to to, że faktycznie dużo się będzie działo, bo zaczynamy od 20, no w Polsce bardziej 21, ale ciągle, kiedy Słońce wchodzi w znak raka, mamy początek lata i mamy przesilenie letnie. I to jest ogromnie ważne, żeby być na Słońcu i rzucić przestrzeń kosmiczną, do wszechświata, swoje marzenia, życzenia, być pozytywnymi, być optymistycznie nastawionymi. Patrzcie, że chciała wyjść to tło, chciało być żółte. Aż się roześmiałam, bo faktycznie to jest Słońce i być słonecznymi. Bo jak patrzę na ten tydzień, to i tego 20 tutaj cofa nam się już Jowisz. Potem Merkury rusza 22 do przodu. Potem mamy pełnię Księżyca 24 w Koziorożcu. Neptun zaczyna cofać się 25. Jak patrzy na tego 25 czerwca, to i Neptun, i Jowisz, i Saturn, i Pluton cofają się. Czyli wszystko tutaj mówi wyraźnie, hej, czas zajrzeć głęboko w siebie samych. Co już nie działa? Które poglądy, system wierzeń, to, co do tej pory było takie dogmatyczne, jest tak na pewno. To się zacznie zmieniać. I to będzie widać. Okay? Kiedy Neptun zaczyna cofać się w rybach tego 25 i to aż do 2 grudnia tego roku, czego pragniemy? Głębsze refleksje. I wreszcie będzie łatwiej dostrzec prawdę. Nie będzie już iluzji. Okulary zdjęte z oczu, te różowe takie piękne i widzimy rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Więc będzie się działo i tak jak ja patrzę, to i kwadraty, i opozycje, ale i trygony, i sekstyle, więc wszystko, żeby nam coś wyraźnie pokazać. I jak długo jesteśmy prawdziwymi sobą, jak długo staramy się spełniać siebie, swoje marzenia i swoje przeznaczenie i jesteśmy we właściwych związkach z ludźmi, to będzie dobrze. Będziemy kreować i będziemy jeszcze silniejsi. Ale jeżeli coś w naszym związku, czy to praca, kariera, biznes, związek, miejsce zamieszkania, sytuacje rodzinne, przyjacielskie, znajomości itd., itp., są nie takie, jak być powinny, jesteśmy w niewłaściwym otoczeniu, no to może być pod górkę i pod wiatr i to może być pokazane. Gdzie są zakazy, restrykcje i tak dalej, będzie coraz trudniej to znosić. Więc jaką masz percepcję, jakie podejście do rzeczy? Wiecie, tu jest to drzewo, gdzie pokazane jest, to już jest spalone, to już jest, tu nie ma co kombinować. Jest zadyma, jest ogień, ta wiadomość wręcz wypadła, więc tego może być sporo. Gdzie jest dym, tam na pewno jest jakieś ognisko zapalne. Tam jest problem. I jak na to patrzymy? O, jest ogień, jest kłótnia i jest niezgoda. A może właśnie dobrze, że to się pokaże. Będziemy wiedzieć, co tak naprawdę jest grane wokół nas, czy w naszym własnym życiu. I teraz ta wiadomość, która też wyszła razem, intuicja, wyraźnie mówi, czas się przebudzić. Wszystko, co się będzie działo, wszystko, co się będzie właśnie niby paliło i kłótnie, i konflikt,
po to, żeby przebudzić nas do wyższej prawdy, naszej własnej, naszej ogólnej, globalnej. Więc ja to odbieram bardzo pozytywnie. Także z powodu tego lata, no właśnie, mówię mi, żebym przeszła, są nowiutkie wiadomości, tak one z tyłu wyglądają. Patrzcie, jak słońce, pięknie i kryształy, więc zobaczymy nowe karty anielskie. Co tutaj zechce wyjść? Znowu dwie, patrzcie, po dwie. Dziewiątka i dziesiątka. To odłożymy tutaj, bo to jest zawsze, mówię, że taka dodatkowa sprawa, znaczy pierwsza, najważniejsza, przewodnia, że tak powiem. Ok. I teraz w związku z tym, co będzie tutaj? Dziewiątka i dziesiątka chciały wyjść razem. Dużo myślimy, kochani. Oj, dużo myślimy, planujemy, bo już ja to widzę. Dziewiątka coś się kończy, dziesiątka coś się zaczyna, ale od serca i duszy. I mówi, ja ufam temu momentowi obecnemu, teraźniejszemu, tu i teraz. I dziesiątka, ja widzę prawdę na końcu, bo dziesiątka to, no, wszędzie jest zakończenie. Może to brać pod uwagę jako każdy początek wiąże się z końcem. Ja to w ten sposób potrafię wytłumaczyć, bo dziewiątka to zakończenie, dziesiątka to początek. Ale ponieważ jest i dziewiątka, i dziesiątka razem, gdyby położył 10 plus 9 równa się 19, 1 plus 9 równa się 10, a więc coś się kończy i coś się zaczyna. I stąd może być właśnie, widzicie, ta zadyma tutaj, pokazana wyraźnie. Mój kryształ chce się pokazać też. A więc tutaj ta zadyma, ten ogień, cokolwiek się w naszym życiu będzie działo, przebudzamy się, słuchamy własnej intuicji, bo intuicja, nasza wyższa świadomość chce nas przebudzić do tego, co jest prawdą. I ten Neptun 25, kiedy się cofa, te wszystkie planety cofające się, bo Merkury zacznie iść do przodu 22, jeśli się nie mylę, ale on dopiero się budzi, ta planeta, dopiero się budzi, otwiera oczy w bliźniętach, ok? I co? W którą stronę teraz idziemy? Nasze przeznaczenie jest w stronę właśnie w tej chwili, ten North Node, ten węzeł północny jest w bliźniętach. A więc komunikacja, jak komunikujemy się z innymi? Jak rozmawiamy, co sobie przekazujemy, to wszystko teraz będzie mocno rzucone i tu komunikacja, myśli, to są właśnie te szpady. Myślenie, jak myślisz. I patrzcie, że coś się kończy, to jak myśleliśmy, to co uważaliśmy, że komunikujemy, przekazujemy. To są te dzienniki, to są media socjalne, to jest wszystko razem do kupy. Coś się może zakończyć. Coś może być już inaczej. Ok. Teraz poprosimy o jeszcze jedna. No i patrzcie. Diabeł. Pokusa. Uzależnienia. No i faktycznie będą, kochani, takie dni, bo ja na to też zwróciłam uwagę, kiedy właśnie mogą się pokazać ciągle sytuacje z przeszłości. Ludzie, którzy będą zachowywać się sztucznie, którzy będą starali się nas podejść. I nawet jest jeden dzień, który szukam, ale akurat teraz właśnie nie mogę znaleźć, gdzie najważniejszy będzie seks, satysfakcja emocjonalna. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było elegancko i trafnie, ale wręcz pójść w stronę niemoralności, zdrady, aby sobie dogodzić. No chyba to tak najlepiej mogę powiedzieć. A więc spodziewajmy się i tej energii. I z tego powodu też być może będzie zadyma. Zobaczmy, co karty romantyczne mówią. Ja oczywiście zapraszam, bo to jest czytanie ogólne.
Później na każdy jeden dzień tygodnia będę omawiać co planetarnie, numerologicznie i karty nie tylko anielskie, ale także karty duszy i moje na każdy jeden dzień tygodnia, więc widzicie, trzeba się zdecydować, czego chcemy. Czego chcesz? Czego pragniesz? Co przyciągasz do siebie, szczególnie tego 20 i 21, początek lata. Siła Słońca jest niesamowita, to jest najdłuższy dzień w roku. Okay? Potem już dni będą się skracały. Najdłuższy dzień w całym roku. Wykorzystać to absolutnie cudownie. I czy masz, bo będzie w tym tygodniu, muszę Wam powiedzieć, bardzo niektórym trudno o to, wewnętrzny balans, spokój, ugruntowanie, medytacja, mantry, yoga. Ogromnie polecam. Ściskanie drzew, chodzenie boso po trawie. No mamy teraz, kochani, już lato. Jak nie teraz, to kiedy? Po piasku, może gdzieś nad wodą. I bezpiecznie, bezpiecznie, bo to jest taki nerwowy tydzień. Więc uważać, żeby wszystko było tak, jak trzeba. No, od pewnych rzeczy trzeba będzie odejść. Nie kontrolować, nie manipulować, nie trzymać się tego, co stare za wszelką cenę, bo tak zawsze było, bo tak zawsze mówiłam, bo tak zawsze postępowałem. No może niekoniecznie. Odejść, tu jest, widzicie, klatka. Czas tej klatki się uwolnić, w którą stronę pójdziesz. Co jest dla Ciebie istotne? Co jest ważne? Niektórzy... świetnie. Niektórzy zechcą zaręczyć się. Niektórzy zechcą pobrać się. Niektórzy zechcą wprowadzić się razem. Niektórzy zechcą zacząć umawiać się na randkę. Na randkę fizycznie, żeby być bliżej siebie. Czy to nie cudowne? Słyszę, że mam jeszcze inne wziąć w tej chwili, które w ogóle, których nie brałam pod uwagę. Okej. Zobaczymy na to. Znowu trzy aż. Okej. I zaczyna się od królowej. Tu jest komfort. To może być byk, panna, koziorożec, a więc znaki ziemskie. Ale to jest królowa. Ona kreuje piękno. Ona ma swój biznes na ogół, ona upiększa gdziekolwiek coś się dzieje, ale ona też ma, widzę tutaj, wygląda mi na króliczka, a to by oznaczało, że możesz łatwo zajść w ciążę. I to też na ten tydzień jest, kochani, jak najbardziej, nawet w astrologii. Łatwiej zajść w ciążę. Więc kto chce zajść w ciążę, to teraz jest dobry moment próbować. Może się poszczęścić, a kto nie chce, no trzeba uważać. Także jest możliwość złapania chorób kobiecych, więc kochani, uważajmy. Teraz także, o, słyszę tak, szczególnie ktoś, kto chce wskoczyć i, jak to się mówi, na bok wyskoczyć. No właśnie, szczególnie powinien uważać, żeby czegoś nie złapać. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Ale także ten zajączek oznacza duży skok do przodu. A więc, bum, nagle jesteśmy w innym miejscu. Łatwiej być, łatwiej pokazać się, łatwiej wybić się, łatwiej o sukces, jeżeli idziesz konkretnie, praktycznie we właściwą stronę. Kiedy Jowisz się cofa tego 20 czerwca, to na przykład mówi się, że no, nie zaleca się przeprowadzek do innych krajów. Może jest ktoś, kto właśnie myślał o tym, że w tym okresie, kiedy Jowisz się cofa, czyli od 20 czerwca do 17 października 2021 plus tam jeden dzień. Nie jest to najlepszy czas na przeprowadzki do innych krajów. No ale to już sytuacje mogą pokazać bardzo różnie. Bo ja tu widzę
chęć skoku, ale to jest bardziej biznes. Przeprowadzka może z miasta do miasta. Okay. Teraz siódemka i dziesiątka pokazują pieniądze, pieniądze, pieniądze. Przyglądamy się czemuś od serca. Głęboko. Mamy wizję może, jak zarobić pieniądze. Jak właśnie idea, pomysł przychodzi i nagle wiem, z czym zechcę iść do przodu. Uczę się na ten temat. Zaczynam robić. Ale patrzcie, siódemka do dziesiątki jest bardzo dobry znak. Bo gdyby było odwrotnie, to bym się trochę martwiła. To by oznaczało stratę pieniężną. Ale tutaj nie. My mamy pomoc. Jeżeli ktoś stara się o pożyczkę, może ją dostać. Jeżeli ktoś stara się zarobić więcej pieniędzy, zdobyć nową pracę, może zdobyć. I mogą sprawy finansowe w rodzinie być także omawiane. Mogą w grę wchodzić spadki, finansowe powodzenie, sukces finansowy, sukces socjalny, bo jeżeli podejdziemy to i weźmiemy pod uwagę razem z tym, to jest pieniądze, 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 więc dla niektórych z nas to będzie naprawdę świetny czas na finanse, może nawet otwiera się coś nowego, widzimy, że coś rośnie, że coś idzie na lepsze. No i patrzcie na koniec, przebudzenie. Może macie do czynienia z kimś spod znaku ryb, może sama jesteś rybką, ale może poznajesz słyszę rybkę, może umawiasz się z rybką. Pięknie. Dla rybek na ten czas wychodził ktoś nowy, nawet wybór kilku osób, ale tak najbardziej oznacza to przebudzenie, a także nie śpieszenie się z niczym. Ponieważ jeżeli się pośpieszysz w tym tygodniu z czymś, możesz zmienić później zdanie. Na ogół tak jest z Merkurem, jak się cofa. Ale Merkury do końca jeszcze tego miesiąca, do końca czerwca, dać mu spokój i dopiero w lipcu robić jakieś wielkie, poważne zmiany. Ale dlaczego? Dlatego, że jeszcze możemy zupełnie zmienić zdanie. To są uczucia, woda, słucha uczuć, bo ta w ogóle wiadomość reprezentuje znak ryb. I nagle zmieniamy zdanie. Ten tydzień może naprawdę, widzicie, bo to było przebudzenie, to jest przebudzenie i słuchanie intuicji jak najbardziej, to jest przecież, to są ryby. I teraz mamy drugi raz przebudzenie, a więc definitywnie słuchamy swojej intuicji, znaki, symbole, przeczucia, wizje, idee, pomysły, aha, eureka momenty. Słuchamy, notujemy, zwracamy uwagę na wszystko. Czytania duszy, skarg duszy, te, które są zawsze we wtorki, ogromnie ważne. Co dalej? Ale tu coś się zmienia. I słuchanie własnej intuicji jest ogromnie istotne. Razem właśnie tutaj z tą zadymą, z tym, co się pali, z tym, co już powinno się spalić. Z tym, co już jest spalone, nieżywe, tu już zielonego listka nie będzie, to trzeba ściąć. I może zasadzić nowe drzewko. Więc gdzieś są zmiany, kochani. I znowu to nie jest czytanie prywatne. W każdego życiu może to dotyczyć czegoś innego. Dla jednych praca, dla innych związki itd. itp. Ale gdzieś coś się kończy. Gdzieś będą kłótnie, awantury, niezgoda. Także uważać na autorytety, na możliwości złapania mandatów, bo będą i ci właśnie, którzy będą zachowywać się szaleńczo, że tak powiem. Ale w tym wszystkim gdzieś się do czegoś przebudzamy. Gdzieś zaczynamy patrzeć odrobinę inaczej na to, co się dzieje. A więc, moi drodzy, kochani, zapraszam na Vimeo On Demand, na moją stronę i Patron poziom 11.11, gdzie czytania są na każdy tydzień.
na każdy dzień tygodnia. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia, pełnego słońca, entuzjazmu, radości. Zacznijmy ten tydzień na wysokiej wibracji. Piękna muzyka, łono natury, spacery, woda, góry, lasy i wszystko, co lato ma do zaoferowania. Zabawa z dziećmi, z czworonogami i nie zapominajmy o romansie ze sobą samymi i osobami, które są przy nas. Buziaczki i pa!